Proszę państwa, trzeci wykład z historii filozofii greckiej poświęcony będzie pierwszemu poważnemu sporowi Jaki zrodził się w jej łonie, był to spór też o sprawę poważną, o byt pomiędzy stanowiskami Heraklita, o którym już mówiłem, i Parmenidesa, który stanowisku Heraklita no, gwałtownie się przeciwstawił. Proszę Państwa, przypomnę w ramach tego wykładu króciutko o wariabilizmie Heraklita, a następnie przedstawię poglądy Parmenidesa i poglądy jego uczniów, którzy bronili, precyzowali, systematyzowali jego nauczanie. Przypominam więc, że Heraklit Zefezu uważał, że świat jest wieczny, że był od zawsze i będzie zawsze, a istotą tego świata jest zmiana. Świat po prostu dla niego to była taka bulgocząca magma. Symbolem tego świata był albo ogień, który, jak państwo pamiętają, żył tego, żył no, śmiercią tego, co spalał, czy najczęściej przywoływana rzeka, do której, no, do tej samej wody w owej rzece nigdy się dwa razy nie da wstąpić. Na temat samych rzeczy to albo mówił, że w ogóle tych rzeczy nie ma. granice rzeczy se, się zacierają. Można powiedzieć tak jak yy, tak jakby się dziś to powiedział, że to jest pewien proces o pewnych przejawach i wtedy mówimy rzecz. Albo też... Yy, Heraklit uważał, że rzeczy są wewnętrznie sprzeczne, powstają w wyniku ścielania się przeciwieństw i, i, i są po prostu tą no, wewnętrznie dotknięte tą sprzecznością i, i, i ta sprzeczność po prostu w pewnym momencie je zwyczajnie rozwala. W każdym razie y, tę filozofię Heraklita nazywa się wariabilizmem y, no, czy procesualizmem od tego, że to, to jest wyłącznie proces, wyłącznie zmiana. To jest nieustanne dzianie się. No, proszę Państwa, jak się nad tym pomyśli? No, może i słusznie, ale jednak... Są rzeczy stałe na niebie i ziemi. I tak podszedł do sprawy Parmenides. Parmenides, który mówi tak, no nie, nie. Jeśli będziemy opierali się wyłącznie na wrażeniach zmysłowych, na tym co, co widzimy, słyszymy, na Aistchezis, to po prostu do niczego nie dojdziemy, bo wrażenia zmysłowe nie są pewne. To mi się może wydawać, że, że ta ściana jest biała, a ona jest szala. Może mi się wydawać, że, że no nie wiem, tutaj z tyłu mam, mam ścianę zieloną, a tymczasem ona jest seledynowa. O. W związku z tym po prostu wrażenia zmysłowe nie są pewne, i to nie jest droga do poznania. To nie jest droga do prawdy. Co jest drogą do prawdy? Rozum. Tylko logos jest kryterium prawdy. Proszę Państwa, jak się nad tym zastanowimy, i oczywiście, no to to jest prawda, ale przy jakim założeniu? No, że nie będziemy tego traktowali bardzo rygorystycznie. Że owszem, no, wrażenia zmysłowe na, mogą nas mylić. Owszem, że powinniśmy korzystać z rozumu, ale nie, nie w taki sposób, że wyłącznie z rozumu, bez wrażeń zmysłowych. No i nie możemy przyjąć tezy, że wrażenia zmysłowe należy w ogóle porzucić. Tymczasem Parmenides przyjął takie stanowisko. Było to stanowisko absolutnie radykalne. I z tego stanowiska wynikało jedno. Byt jest i nie może nie być, niebyt nie jest i nie może w żaden sposób być. Czyli po prostu byt jest, a niebytu nie ma. To jest pierwsza, podstawowa i proszę Państwa, jedyna prawda, jaką na temat świata może zaproponować rozum. To, co jest, jest, to czego nie ma, nie ma. To, co jest, jest bytem, wszystko inne, no nawet trudno powiedzieć, jest niebytem, bo niebytu nie ma. Wprost Palmenides pisze tak. Jakie jedynie metody badawcze możliwe są do pomyślenia? Pierwsza, że byt jest i nie być nie jest dlań nich dopuszczalne. Ta przekonania jest szlakiem, gdyż prawdzie towarzyszy. Druga natomiast, że niebyt nie jest i że koniecznym dla dlań jest niebyć. Nie poznasz przecież niebytu. Niewykonalne to bowiem i nie wysłowiw. Proszę Państwa, y... historycy filozofii mówią, że no to w ten sposób Parmenides odkrył zasadę niesprzeczności. Że byt jest, a nie bytu nie ma. Z tym, że Palmenides traktował tę zasadę niesprzeczności, zresztą, jak mówią metodologowie, połączoną z zasadą tożsamości w sposób taki no, jednoznaczny czyli jaki? Trzeba to mówić i myśleć. Byt jest, albowiem jest byciem. Nicoś natomiast nim nie jest. To radzę ci rozważyć. To radzę ci rozważyć, czyli co? Że jest byt i własnością tego bytu jest to, że jest. Byt ma jedną własność, jedną cechę, jeden element, jest. Jeśli czemuś, jeśli coś jest inne od bytu, no to czym to inne może się różnić? Czym można się różnić od bytu, skoro ten byt ma jedną cechę? Jest. No, można się różnić tym właśnie, że się nie jest. Czyli jest wyłącznie byt i niebyt. Jak coś jest, jest bytem. Jeśli coś jest różne od bytu, tego nie ma. Jest niebytem. Proszę Państwa, to jest zrozumiałe, ale jakie dalej z tego wynikają konsekwencje? No pierwsza jest taka, mianowicie myślenie i bytowanie jest tym samym. Bo tak, jak mówię byt, no to wyrażam pewne pojęcie bytu. Ale to pojęcie jest przecież no, czymś innym jak byt. No jak, jak czymś innym to znaczy, no co jest innego od bytu? Niebyt. Czyli albo wyrażone przez, przez moje słowo byt pojęcie jest bytem, jest, no to wtedy desygnatu tego pojęcia, czyli to o czym ono jest, no nie ma, bo jest czymś innym. No do tego Parmenides nie chciał dopuścić. Oczywiście znajdą się w, w przyszłej historii filozofii, to będę państwu mówił, znajdzie się filozof, który tak właśnie postawi sprawę. Ale Parmenides nie chce do tego dopuścić. W związku z tym stąd ta paradoksalna teza, że myślenie i bytowanie jest tym samym, czyli byt i pojęcie bytu i moje słowo byt jest tym samym. Tym samym jest bowiem myślenie i to, o czym jest dana myśl. Albowiem bez bytu, w którym wyraża się to właśnie, co jest, nie odnajdziesz myślenia. Nic bowiem nie jest ni będzie odrębnego od bytu. Czyli, proszę Państwa, z tego wyłania się nam ten byt no, jako no, przede wszystkim wieczny. Byt nie mógł mieć początku. Dlaczego? No bo co mogło być początkiem bytu? Nie byt, a nie bytu nie ma. A to, czego nie ma, nie działa. W związku z tym, byt jest wieczny. Byt jest od zawsze. Byt jest niezmienny. No w co mógłby być się zmienić? W co mógłby byt się zmienić? Co jest, co jest innego od bytu? No, nie byt. No, nie może być się zmienić w niebyt, bo niebytu nie ma. Co więcej, ten byt jest jeden. Bo, bo jeśli by się podzielił, to czym by się ten drugi różnił? Co się może różnić od bytu? Niebyt, a niebytu nie ma. W związku z tym cechą tego bytu jest jedność. On się nie może, on się nie może zmienić, nie może mieć przerwy, nie może, no bo, bo, bo czym by była... Taki temat podejmuje Palmenides. Czym by była ta przerwa w bycie? No, czymś innym niż byt, czyli niebytem, a niebytu nie ma. Oczywiście byt jest niecielesny, y, dlatego że to, co cielesne, y, no, jest, y, jest podzielne, jest zmienne. Byt jest wieczny, niezmienny, niepodzielny. Y, Proszę Państwa, no a yy, no, jeśli tak pomyślimy o tym bycie, no to od razu nam się nasuwają, nasuwają nam się zastrzeżenia. No nie, no przecież, przecież jednak no, dostrzegamy całe bogactwo rzeczywistości. No co więcej, z tezy Palmenidesa wynika, że, że no, ja no jestem. No, jeśli jestem, jestem bytem. Ale ten stół, przed którym siedzę, no, jest, czy go nie ma? No jest, więc jest bytem. Czyli z tego wynika, że pomiędzy mną a tym stołem nie ma żadnej różnicy. No i oczywiście dla Parmenidesa nie ma. Bo z czego mi się wydaje ta różnica, że no co, siebie widzę inaczej, stół widzę inaczej, siebie odczuwam inaczej, a stół odczuwam inaczej? No właśnie owo widzenie, odczuwanie, słyszenie jest nic nie walte. Jest po prostu kłamstwem, jest, jest ułudą. Proszę Państwa, w ten sposób. Historycy filozofii zwracają uwagę, powstaje pierwsza metafizyka. Pierwsza, jeszcze nie ma tej nazwy, ta nazwa powstaje dużo, dużo później, ale pierwsza refleksja na temat bytu. Zwraca się uwagę, że no, te poglądy, filozofia Parmenidesa to jest pewna reakcja i na filozofię mileacką, na poszukiwanie tego arche materialnego i takiego namacalnego, no i przede wszystkim na poglądy Heraklita, który, który właściwie yy, uważał, że niczego no, konkretnego nie ma, jest tylko owa magma, jak mówiłem, płynąca i zmieniająca się zawsze. Yy. Wobec tego punktem wyjścia, no oczywiście jest myślenie, jest używanie wyłącznie rozumu i zasada tożsamości i niesprzeczności. Ta niesprzeczność oznacza, że nie może istnieć jednocześnie byt i niebyt. Wobec tego istnieje tylko byt, i żadna przemiana bytów, cokolwiek nie jest możliwa, bo to cokolwiek innego od bytu jest po prostu yy, niebytem. W związku z tym, proszę Państwa, takie rozumienie bytu jeszcze utwierdziło Parmenidesa i założoną przez niego w szkołę w zanegowaniu poznania zmysłowego. Poznanie zmysłowe jest no, po prostu nawet nie tyle bezwartościowe, po prostu nie się fałsz. Szkoła eleacka. Parmenides był z Elei, łatwo zapamiętać szkoła, którą założył. To szkoła eleacka. Wymienia się dwóch najwybitniejszych uczniów Parmenidesa, mianowicie Zenona z Elei i Melissosa z Samos. Samos lub z Asos, bo sam, także. Proszę Państwa, pierwszy z nich bronił poglądów Palmenidesa przed krytykami wymyślał no przeróżne argumenty przede wszystkim na co na to co było no, najczęstszą linią ataków tych poglądów mianowicie zaprzeczenia ruchu z teorii Parmenidesa wynikało, że nie ma żadnego ruchu, ruchu rozumianego po grecku bardzo szeroko, jako wszelka zmiana. Nie ma żadnych zmian. No ale przede wszystkim nie ma ruchu. Tymczasem no, ruch dostrzegamy na każdym kroku. Zmiany dostrzegamy na każdym kroku. Ruch to jest coś, no, no, no w czym właściwie funkcjonujemy. A tymczasem z tego poglądu wynika. Nie ma ruchu, nie ma zmiany. To jest tylko uda. I proszę Państwa, Zenon Zolei skupił się na atakowaniu tej powszechnej wiary w zmianę i ruch. No i y, ułożył taki zespół argumentów, który nosi wspólną nazwę dychotomia. One polegają, y, polegają mniej więcej na tym, że jeśli się jakiś odcinek podzieli na dwa. No to ma się, ma się jego dwie części, czyli trzeba by przejść jedną i drugą część. I jeśli ten odcinek będziemy dzielili dalej, a możemy go dzielić w nieskończoność, to oznacza, żeby przejść ten odcinek, czyli z punktu A do punktu B, trzeba by przejść nieskończoną ilość odcinków. Czyli zarazem skończony odcinek składa się z nieskończonej ilości odcinków, czyli po prostu jest wewnętrznie sprzeczny, jest absurdem. I y Zenon Zelej układał takie atrakcyjne argumenty ilustrujące tę dychotomię. Najbardziej znany z tych argumentów yy, nosi nazwę Achilles lub Achilles i żółw. I teza jest taka, że Achilles, najszybszy biegacz, nigdy nie dogoni żółwia, jeśli ten cokolwiek go wyprzedzi. No bo jeśli... jeśli yy, Najpierw w jakimś czasie Achilles musi dogonić żółwia, ale w tym czasie przecież żółw nie próżnuje, idzie dalej. Więc Achilles znów musi go dogonić. Ale z, z, żółw w tym czasie znów się trochę posunął. Więc Achilles go dogania, i tak w nieskończoność. I wobec tego ten Achilles nigdy nie dogoni żółwia, jeśli, jeśli ten już był cokolwiek przed nim i cały czas znajduje się w ruchu. Czyli po prostu nie ma czegoś takiego, to jest to absurd. W związku z tym po prostu nie ma czegoś takiego jak ruch. Inny argument to taki, że no, w zależności od tego, od pozycji obserwatora, różny jest ruch. Więc Zenon proponuje rozważyć wyścigi ledwanów. I mówi tak, ten argument nazywa się stadion. Ktoś, kto siedzi na stadionie i obserwuje dwa ścigające się rydwany, no dlatego kogoś te rydwany po prostu poruszają się bardzo szybko. Różnica ich szybkości dla obserwatora z trybun jest prawie niezauważalna. Ale jednak jeden z tych rydwanów zwycięża. O pół długości wyprzedza ten, ten drugi rydwan. I teraz porówny, porównujemy ocenę szybkości dwóch obserwatorów. Jeden znajduje się na trybunach i dla niego ten, te rydwany po prostu poruszają się bardzo szybko, a drugi z obserwatorów znajduje się w tym wyprzedzanym rydwanie. I on powie, że no, powolutku, ale ten wyprzedzający rydwan jednak go wyprzedził. I teraz wobec tego, jaką szybkością poruszał się ten zwycięski rydwan? Człowiek z trybun mówi, że bardzo szybko. A człowiek z rydwanu numer dwa mówi, że no powolutku. Powolutku, ale, ale jednak go wyprzedził. Czyli jaka była szybkość zwycięskiego rydwanu? Szybka i wolna jednocześnie. Czyli taka i nie taka, czyli po prostu sprzeczna. No nie ma rzeczy sprzecznych, nie ma bytu i niebytu zarazem. Po prostu wynika z tego, że nie ma ruchu. Melisos Asos czy Melissos Samos był może trochę poważniejszy, starał się uporządkować, usystematyzować nauczanie eleatów na temat bytu. Jakoś podsumować i poglądy Parmenidesa, i, i te dyskusje. Y I wobec tego próbował jakoś opisać byt. Y Przede wszystkim, że byt jest nieskończenie wszystkim, że byt jest tym, co jest, więc wszystko, co jest, jest bytem. Poza bytem nie ma niczego. I tak rozumiany byt jest poza konkretnym miejscem i czasem. Dalej, ten byt jest absolutnie nieograniczony, no bo co by mogło ograniczyć byt? Byt mógłby być ograniczony przez niebyt, a niebytu nie ma, czyli nie ma tej granicy. Co więcej, to już było jasne w poglądach Parmenidesa: ten byt jest jedyny. Nie ma drugiego bytu. O czym by się mógł różnić? Co się może różnić od bytu? W związku z tym, tak rozumiany byt wyklucza istnienie czegokolwiek poza sobą. Proszę Państwa, takie poglądy nazwano monizmem. Od monos jeden. Jest tylko jeden byt, albo patrząc od naszej strony, po prostu wszystko jest tym samym. Przy czym ten monizm eleatów nazywa się monizmem absolutnym lub monizmem radykalnym, bo po prostu wszystko jest tym samym. W historii filozofii już niemal nie będą się powtarzać takie poglądy. Będą monizmy bardziej umiarkowane, takie, że na przykład wszystko jest z tego samego tworzywa. Natomiast pogląd, że wszystko, co jest, jest tym samym, tym samym bytem, to, jest, to są poglądy Parmenidesa i założonej przez niego szkoły. To jest pierwsza formuła metafizyki, pierwszy pomysł na, na rozumienie bytu. Własne słowa, własne słowa Melissosa. Zawsze istniało to, co istnieje i zawsze będzie istnieć. Gdyby bowiem powstało, to z konieczności musiałoby być niczym, zanim powstało. Gdyby zaś było niczym, to z niczego w żaden sposób nie mogłoby powstać. Proszę Państwa, to oczywiście no, są poglądy trudne do zaakceptowania. Podstawa tych poglądów jest jasna: zanegowanie, ale całkowite, radykalne, zanegowanie poznania zmysłowego. I opalcie się na rozumowaniu, ale jeszcze no na rozumowaniu właściwie jedną zasadą. zasadą. Zasadą niesprzeczności, wynikającej z niej zasady tożsamości, albo zasadą tożsamości i wynikającej z niej zasadą niesprzeczności. Czyli, że zasadą tożsamości jest byt. Czy byt jest bytem? Wobec tego niebytu nie ma i, i byt i niebyt nie są tym samym. Y, Arystoteles. Arystoteles nazwał to szaleństwem rozumu. Czyli taka postawa całkowitego zanegowania, poznania zmysłowego i oparcia rozumowaniu o właściwie jedną czy dwie zasady, to jest szaleństwo rozumu. I profesor Reale bardzo ładnie pisze w swoim podręczniku, że wysiłek Platona i Arystotelesa zmierzać będzie ku zaradzeniu temu szaleństwu poprzez uznanie zasad Parmenides, Parmenidesa i uznanie racji doświadczenia zmysłowego. Czyli będzie poszukiwanie. no pomysłu, żeby z tego, no można powiedzieć, impasu ostatecznie, do którego Heraklit i Parmenides doprowadzili filozofię przyrody wyjść. No bo jest to właściwie ściana. Jest tylko zmiana, nie ma żadnych zmian. Y oczywiście, zanim Omówię ten wysiłek Platona i Aristotelesa i te pomysły na pokonanie owego szaleństwa rozumu. Jeszcze, jeszcze trochę czasu upłynie, bo jeszcze będą inne próby albo rozwiązania tego sporu, rozwiązania tej aporii, albo też, no i to się w historii pojawi, Ludzie dojdą do wniosku, że to w ogóle nikomu jest niepotrzebne. Po co nam wiedzieć, z czego jest świat? Ważne jest, jak żyć. I to będzie, to będzie inny nurt, który także, który także Państwu przedstawię. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę.